jest nuta? Seksoholik, grzeczne dupy nie chcą ze mną chodzić. I grzeczne dupy chcą się pierdolić. Ona chce uprawiać seks nie po to, żeby dziecko zrobić. Ona chce uprawiać seks, żeby być jak te z pornoli. Teraz tak, widzowie, robimy tę zagadkę. O co w niej chodzi? Nie mam pojęcia. W sensie, nie pamiętam. Muszę przeczytać jeszcze raz, o co tu chodziło. Dobra, nie czytam od początku, więc muszę jeszcze raz przeczytać. Dobra, widzowie, uwaga, skupionko teraz full. Jeszcze raz. It's very interesting. To jest bardzo interesujący mechanizm. Przypiszę numer każdej z tych pozycji. Jedynka na północ, dwójka na wschód. Raz, dwa, trzy, cztery, okej. Dodaję kolejną czwórkę dla tych z tym stożkiem. Daję nam 5 przez 8? Dobra, czekajcie, zastanawiam się, czy ja to dobrze rozumiem, nie? To jest tak. Właśnie tam było, że w ogóle nie wiem, o co chodzi, nie bardzo rozumiem, o co chodzi, znaczy w ogóle nie rozumiem tego. On w ogóle, po co, o co chodzi z tym przypisywaniem numerów? Mamy 1, 2, 3, 4, dobra, wezmę sobie coś do pisania. Ja jestem dobra w zagadkach, ale wydaje mi się, że to może być też bariera językowa, bo nie oszukujmy się, oni często, znaczy oni w ogóle w takich tego typu rzeczach po angielsku używają słownictwa z dupy, nikt tak nie mówi. O Boże, dobra, czyli daje nam to 5, 6, 7 i 8, czyli do każdego z tych dodajemy 4, do każdego z tym latającym gównem dodajemy 4. Pusta pozycja to twoja głowa, pusta pozycja to twój stary. W ogóle, Kuźma, zaraz dostanę ci w łeb, bo każdy korzysta z poradników, a no japanka na dole, co ty nie wiesz? Bo sudoku jako tako, nie wiem czy ktokolwiek z was rozumie sudoku, czy tylko polecieliście z tutorialami. Sudoku nie ma sensu, jeśli masz tylko jeden kwadrat. Sudoku potrzebuje mieć dodatkowe jeszcze 8 kwadratów. Może ja do tego źle podchodzę. Dobra, a co jeśli... Ale nie, to bez sensu. Wiecie, nie wiem czy ja to w ogóle... Na przykład tak, on teraz się świeci, a dlaczego on się świeci? Bo jest dobrze postawiony? No nie. No jeżeli to jest sudoku, to mamy tutaj liczby od 1 do 9, co nie? Biorąc pod uwagę to, co on mówił, no to chyba, że to, wykluczymy to i tu damy po prostu... No ale nie, no dobrze, bo jeżeli... No ale to nie ma sensu. No nie ma sensu, bo on najpierw mówi, że przypisujemy tutaj jakby raz, dwa, trzy i cztery, natomiast potem jest mowa, że to jest 9. A tu w żaden sposób nie może być 9. No bo tak wynika z tego, co jest napisane tutaj, nie? Patrzcie. Nie lubię czegoś takiego. Nienawidzę czegoś takiego. Jak dla mnie są nielogiczne... Dobra, kurde, przeklikałam teraz przez przypadek. Jak dla mnie są nielogiczne zagadki. Wiecie, co ja mam powiem, jaki jest problem? Że ja nie rozumiem... jak... w jaki sposób ustalamy te liczby. W jaki sposób na przykład ja mam zrobić, żeby to była jedynka. Ja tego nie rozumiem. Szacik, obliczyłam objętość twojego mózgu. Wiesz, ile wyszło? Chcesz poznać prawdę? No to jest za trudne, już szlak mnie trafia. Nie dzielić przez zero, tylko zero. Podzieliłam to przez nieskończoność. Nie poddam się bez walki, rozkminię to. Maciowski, witam cię serdecznie. Tylko mnie maćkujcie na czacie mi, damy radę. No będzie, ja mówię, bo mi maćkujecie na czacie niektórzy, piszą mi, zrób to, zrób tak, bezpośrednio. Ja mówię, nie maćkować mi, on mówi do mnie, że maćkowanie będzie pisać resztę, no to proszę bardzo. W jaki sposób, powiedzcie mi, w jaki sposób, może tylko to mi powiedzcie, ja mam oznaczyć te liczby, jak ja mam zaznaczyć, że to jest 1, to jest 2, to jest 3, jak ja mam to zrobić w grze, co mam kliknąć? To nie pain, to tutaj. Dobra, jeżeli założymy, że on mówił, że to dodaje 4, no to tutaj nie będzie 3, tylko tutaj będzie 7. No właśnie widzisz, ale o to chodzi na przykład i ja nie rozumiem czemu to jest źle. Bo jeżeli on mówi, że to jest 1, patrz. Jeżeli on mówi, że to jest 1, północ jest 1. 1 to będzie północ, nie? 2 to będzie ten, to będzie 3. I tak dalej, nie? No ale przecież zrobiłam, że północ to 1. Ale gówno, to jest gówno zagadka, to jest gówno zagadka! Dobra, patrz, o Jezu, dobra, to będzie tak, to jest trójka, czyli północ to jest 3. Czy tam będziemy musieli zrewidować? Czyli muszę tylko być na tych klockach, których nie mogę ruszyć. Skoro ten jest w kierunku, ten to jest 4 plus ma na górze, to jest 8, to jest 1, tym mogę obracać, czyli nie robimy nic na razie, a ten jest też nie do obrócenia i jest tam skierowany, czyli z 2. To musimy wymazać i mamy coś takiego teraz. Czyli teraz tak, dobra, rozwiążmy to jako sudoku. Tu mamy na razie mamy 11 i tu mamy x-a. Ty, teraz mamy rozkminę, jak to wpisać tutaj teraz wszystko, nie? Poczekajcie. Teraz tak, tu minimalna wartość to będzie
4 i tu minimalna wartość. Nie może być mniej niż 4 przy tych, bo mają czapeczki. Czyli o te 4 muszę mieć minimalnie, która z nich musi mieć minimalnie... Aha, to jest najmniejsza wartość główna. Dobra, tu. Ej, to nie pasuje. No operek, jeżeli to jest na podstawie sudoku, to te zostały liczby do wpisania. Któraś z tych, skoro te wszystkie mamy już rozkminione liczby, która jest którą liczbą, nie? Zaraz policzę chyba deltę normalnie. On mówił tam, tam wynika, że maksymalne to z 9 nam daje. Poprawiłam te, a tu nie mogę stwierdzić jaki, bo rozumiem, w ogóle to jest gówno, bo coś wam pokażę. W ogóle o to, no programista, ona jest naprawdę trudna. Właśnie się, patrz, jest tak, bo rozumiem, o co, tu już za pomysł chodzi, bo ja byłam pewna, że to chodzi o klocki, które są po tej stronie, nie? Bo ale to nie o to chodzi, to właśnie chodzi, wiesz, i patrz, i to rozumiem, nie? I te, które są zafiksowane, to już mogę do tych to przypiąć, nie? Czyli te, których nie mogę. Cześć, Shadow! I 4 punkty dodajemy za każdy z tych, czyli mam dobrze zrobione, czyli nie wiem, co to teraz tutaj rozchodzi. A czekaj, a tu mamy od... A, czyli... Bez sensu. A, tu będzie 4, patrz, bo skoro te z latającym, to są od 5 do 8. Czyli skoro mamy jeszcze 4, już liczby, żeby to rozkminić. Czyli o to musi być 4. O to musi być 4. Nie ma rzymskiego 10. Gdzie ty masz rzymskie 10? Czyli tak, teraz z tego nam wychodzi 15 i z tego też nam wychodzi 15. Nie było żadnego rzymskiego 10. I czekaj, i tu też musi wyjść 15. Czyli skoro odkryliśmy tę liczbę, wiemy, że musi być 15. Cicho! Musi być 15, to żeby tu wyszło 15, to musimy tu dać 6. A tu musimy dać 7. A tu musimy dać 5. I teraz... I chuj, ty, co mam teraz dalej zrobić? Przepraszam, że przyknęłam, ale już normalnie trącam, no. Normalnie sudoku incydent tutaj jest na streamie w tym momencie. No, gucie rozprawa, no. Dobra, no i co z tego dalej, no? Ociapek, dawno tej małta nie dostałeś! Ociapek, no, no nie wytrzymię z tobą, chłopie. No nie wytrzymię z tobą, no. Normalnie zaraz będzie, no, zaraz będzie VIP Subeusz ban incydent, no. No zaczepiasz mnie! Co ty mówisz, że ja cię szkaluję, jak ja w życiu ci złych rzeczy nie zrobiłam? No ja nie rozumiem, jak mi te klocki ustawia, goście. A ty nie wiesz, że to jest maćkowanie? Ty nie wiesz, że to jest maćkowanie? Przecież to gucia jest, ty sami to tłumaczyłeś, to znaczy maćkować. Dobra, dziękuję. Dobra, dobra, to już ja złapałam, czekaj, to jest tak. Muszę to przepiszę, 4, 5. Wiesz, to znaczy maćkowanie, się mnie czepiesz. Maćkowanie, 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 maćkowanie. Dobra. Zupa z bobra. Żeby było 3, to jest dobrze ustawione. Żeby było 6, to jest źle ustawione. O! Ej. No i co? I to tylko jedną dostanę? A gdzie większa skrzynka? A ty mówiliście, że to można kilka razy zrobić. Co wy mi zdedujecie? Jutro druga? A co? Coraz dziennie! Nic mi nie pomagacie, widzowie. Nic mi nie pomogliście. Ile się przez was nerwów najadłam. O, Ciapek, jesteś na czarnej liście u mnie przez to... Żartuję, dziękuję. Mam przelogować się? Nie, to ja poczekam chyba do jutra, nie? Czekaj, to co? Jeden dzień Genshinowy i będzie można znowu zrobić?